No, jestem nad wodą. Wszystko rozpakowane, wędki zarzucone. Jest godzina troszeczkę po 5 rano. Tak jak mówiłem, wczoraj tutaj byłem, zanęciłem. No, zobaczymy, co dzisiaj z tego będzie, co dzień przyniesie. Mam nadzieję, że coś się złapie, że coś zamoczy matę. Zanęciłem wczoraj kukurydzą z konopią i kulkami owocowymi 16 i 24. Na wędki założyłem, tu na prawą założyłem kulkę 24, na lewą 16. Myślę, że coś z tego będzie. Para leciutko się unosi nad wodą. Wstaje ranek. Super, jest nad wodą. Około 3 godzin minęło, jakbym zarzucił wędki. Do tej pory ani brania, ani pipsnięcia, nic. Nic się nie dzieje. Spróbuję może delikatnie zanęcić. Nie za dużo, bo wczoraj nęciłem. Dosyć sporo. Nie wiem, czy ryba jest na braniu. Czy po prostu ta zanęta wczorajsza jeszcze leży i nie trafiła na kuleczkę po prostu. Ale zaryzykuję i spróbuję zanęcić. Zanęcę sklejoną kukurydzą. Tak delikatnie, około 3 takich kul na wędkę i nie wiem, może około 10-15 kulek. Zobaczymy, co się będzie działo, może sytuacja się poprawi. Dalej bez brania do tej pory. Jest bardzo ciepło, gorąco wręcz. Jest tafla, zero wiaterku. Właściwie to nie lubię takiej pogody na rybach, to nie jest dla mnie pogoda. Lubię, gdy jest wiatr, od czasu do czasu pada. Jesień, późna jesień. No ale cóż robić, jak się ma wolny. Po prostu się próbuje. Może być, że dzisiaj to będzie tylko opalanie i mata zostanie sucha. Ale zobaczymy, do wieczora jeszcze kilka godzin, może akurat coś się będzie działo, to się zgłoszę, dam znać. Na razie idę się opalać. Brań nie ma do tej pory, więc może najwyższy czas coś pokombinować. I chyba założę kulkę pływającą na jedną wędkę. Już do tej pory na obydwu wędkach mam założone kulki tonące. Jak już wspominałem, na jednej wędce 16, na drugiej 24, ale żadnego brania, pipśnięcia. Może na kulkę podniesioną, pływającą. Ktoś taki czerwony, rażący kolor. Może przynajmniej, jak nie żerują, to przynajmniej może z ciekawości. Jakiś karpik zaś się, niespodziankę. Zobaczymy. Jest godzina 18, pomału zaczyna się pakować. Dzionek minął niestety bez brania. Żadnej ryby, żadnego pipsnięcia. Ale niestety w karpowaniu już tak bywa, że niecodziennie ciągnie się rybkę.
Ale akož to jest. Tak już mówiłem, wczoraj zanęcałem, dzisiaj przyszłem z samego rana. Liczyłem na coś więcej, ale się przeliczyłem. Przygotowano zanętę, którą sobie przygotowałem na wypadek, gdyby brania były. Która mi została, ale porobię z tego kulę. Jest to kukurydza gotowana, posklejam to, porobię z tego kulę. I myślę, że to zanęcę, wyszczelę to do wody. Kilka kulek. Do tego jeszcze wyszczelę. Jutro jest środa. Zrobię dzień przerwy, dzień wolny. I za dwa dni w czwartek znowu z samego rana przyjdę. Myślę, że będzie lepiej jak dzisiaj. Także zobaczymy się w czwartek, do czwartku.